Zero. Najczęściej nie zauważamy go w swoim życiu, bo gdy brakuje nam jajek w lodówce, to nie mówimy, że mamy zero jajek, ale po prostu tych jajek nie mamy. Tak samo, gdy kupujemy winogrona, to kiedy z tego zrezygnujemy, to nie mówimy kupiłem zero winogron, ale tych winogron po prostu nie kupiłem. Ale jak to zero pojawiło się w naszym życiu? Już zastanawiające jest to, że zero, na przykład na tarczy telefonu, znajduje się za dziewiątką i to jest bardzo dziwne, bo przecież normalnie zero oddziela minus jeden od plus jeden. Rozwiązanie tej małej tajemnicy jest niezwykle proste. Po prostu przyzwyczajamy się do tego, że liczymy od jedynki, a nie od zera. I tak samo pierwsze mile maty to mile maty numer jeden, a nie mile maty numer zero. Zero w takiej formie, jak znamy je dzisiaj, pojawiło się naraz w wielu miejscach na świecie, ale tradycyjnie przypisujemy je Hindusom. To właśnie ich numeracja rozpowszechniła się na całym świecie dzięki kupcom arabskim, dlatego te cyfry nazywamy arabskimi. W świecie finansów mnogości zer oczekujemy przede wszystkim od wysokości opłat bankowych, a zwłaszcza dla tych młodych dorosłych jest to szczególnie ważne, no bo na przykład na studiach budżet bywa ograniczony. Bank Millennium oferuje wszystkim klientom od 18 do 26 roku życia konto 360 stopni student, w którym za 0 zł mamy 0 za prowadzenie konta, 0 za kartę, 0 za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, 0 za przelewy w złotych, mobilne i internetowe, 0 za przelewy na telefon lub e-mail, 0 za polecenie zapłaty i zlecenia stałe. Aby cieszyć się pełnią zer, na studenckim koncie 360 stopni wystarczy zaledwie jedna płatność kartą miesięcznie, a polscy studenci to nie starożytni Grecy i z zerem są oswojeni. A przecież ten okrągły symbol bezpłatnego korzystania z usług bankowych niezwykle cieszy oko. Oczywiście nie możemy zapomnieć o zagadce, ona również dzisiaj na Was czeka. Wszystkie szczegóły standardowo na milematy.bankmillennium.pl. I teraz uwaga, klawiatury gotowe, dzisiejsza zagadka to... $360 000 do podziału czeka, więc powodzenia i mam nadzieję, że rozwiązanie uda się znaleźć. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu.